Proszę mi głowy nie zawracać. Rzucił okiem na popadanie. Bardzo proszę. W związku z przebudową ulicy Karolkowej proszę o przydział mieszkania. Pan mieszka na ulicy Karolkowej? Nie, na Baronicza. A chce pan mieszkać na Karolkowej? Nie, co to za dzielnica, sama Żulia tam mieszka. Więc co pan chce? No mieszkanie może być w Śródmieściu. Ale jakie pan ma powody? No, proszę pana, w związku z przebudową ulicy Karolkowej właśnie chciałbym otrzymać mieszkanie w Śródmieściu. Ale to nie jest żaden powód, że pan dostał mieszkanie w Śródmieściu, dlatego że ulica Karolkowa jest przebudowywana. No, no właśnie, właśnie dlatego. Na przykład mój kolega z Ryszunką dostał mieszkanie w związku z przebudową ulicy Towarowej. Na Towarowej dostał? Nie, nie, na Bielana. Ale mieszkał przedtem na Towarowej, nie, tak? Nie, na Wiatracznej. To niemożliwe przecież. Jak to niemożliwe? Przecież chodziłem do przyjaciela, wiem, no Wiatracza 27 mieszkań, 6, drugie piętro i... No i co z tego, że dostał, proszę pana? Dostał, bo miał dostać, ale ja także dostałem, ale nie dlatego, że tam jakaś ulica była, prawda, przebudowywana. A dawno pan kierownik dostał? Dawno, dawno. W 59 w maju. A to w związku z przebudową ulicy Elekcyjnej. Tak. Co pan za... Ja przecież nie przebrawiali ulicę Elekcyjną. No więc co z tego? W 62 zmieniali asfalt na Koszykowej. No i osób dostał w 62 roku, co muszę przebudować ulicy Koszykowej. No więc dlaczego wtedy pan się nie starał o mieszkanie? No, no bo Karolkowy dopiero w tej chwili przerabiają. Proszę pani. Proszę pana. Jest pan dorosłym mężczyzną i powinien pan zrozumieć, że nie możemy pan dać mieszkania tylko dlatego, że jakaś ulica jest przebudowywana. Dlaczego? No, dlatego, że musi pan poczekać, prawda? Dostanie pan mieszkanie w 74. A to w związku z poszerzaniem wału międzyszyńskiego. No co pan za wzgórę? Pan, przepraszam, ale jak godność... Waldemar Kocibrzycki. Waldek, mówią mi. Pan Kocibrzycki. Teraz, jeśli się nie mylę, to pan dostał od nas mieszkanie. Przepraszam, zaraz, kocia. Kocia. A ja koci. Alfabetycznie mówię, kocia, koci. Proszę bardzo. Obywatelowi Kocibrzyckiemu, zamieszkałemu przy ulicy Mokotowskiej 49, przyznaje się mieszkanie na Marszałkowskiej 77 w związku z przebudową ulicy Miodowej. Proszę bardzo. Pół roku temu wysłaliśmy pocztą na Mokotowską. Możliwe, na Mokotowską poczta nie dochodzi w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego. Nie, proszę pana, poczta na Mokotowską nie dochodzi w związku z robotami drogowymi przy ulicy Puławskiej. No. A w związku z pogłębianiem mostu Poniatowskiego nie działają windy na Muranowie. Na Muranowie, możliwe. Dlaczego na Chmielnej gazu nie ma? Proszę pana, gazu na Chmielnej nie ma w związku z budową ronda na Grochowie, ponieważ woda nie dochodzi na Opaczewską. Na Opaczewską możliwe. Dlaczego oddzielają bezczelnie Żwirkę od Ligury? Żwirkę od Ligury. Prawdopodobnie w związku z przebudową pałacu, placu przy pałacu. Pałacu nie będzie, Jezu! Będzie! Pałac będzie! W związku z zawracaniem Wisły... Kijem?